Jedziemy. Tutaj bardzo cię proszę, żebyś się uśmiechnął, bo rozmawiamy przed Prudential Center. Przed chwilą, godzinę temu Krzysiek Głowacki zdobył tytuł Mistrza Świata. W skali najważniejszych chwil twojego życia, jak klasujesz to? Myślę, że czwarte. Pierwsze to dzieci, a teraz Mistrzostwo Świata. 9 lat czekaliśmy na ten moment, 9 lat ciężkiej pracy. Szczerze powiem tak, mało zawału nie dostałem. Dawno tak się nie denerwowałem jak na walce Głowackiego, bo Hookowi się należało. Hook nie tylko obraził nas, czyli team, ale również Polaków. Wytrzyknął sobie sam może teraz swoją tak, powiedzmy delikatnie, buzię tym ringiem, który zaliczył, więc szczerze nie mogę dojść do siebie. Jutro jest kolejny dzień, już myślimy razem w teamie, co robimy dalej, jakie plany będą odnośnie kolejnych walk. Chcemy tutaj wrócić, wspaniała publiczność, wspaniali kibice, więc to jest miejsce, żeby kontynuować cały projekt walk w Ameryce. Tomek, parę lat temu pamiętam, na której gali, chyba u ciebie na Wieliczce byłem i rozmawialiśmy na temat Krzyśka Głowackiego i pamiętam jedne słowa, które wtedy powiedziałeś, że to jest po prostu, można powiedzieć, wspaniały sportowiec, że to jest absolutnie złoty chłopak, że to jest chłopak, któremu zawsze można ufać. W środowisku bokserskim raczej czasami bywa dziwnie z tymi pięściarzami. Czasami takie pomysły, czasami inne, ale on był człowiekiem, na którego mogłeś zawsze liczyć. To myślę, że to jest dodatkowa waga i dodatkowy powód, dla którego musi być naprawdę szczęśliwy. Dokładnie tak. On tak był skromny zawsze, nigdy nie wychylał głowy niż miał. Mówi, że on już, mówi, że jest taki, że już taki jest, nie ma co go zmieniać. Mówi, dacie mi walkę o Mistrzostwo Świata, zobaczycie co pokaże. I pokazał, dotrzymał słowa. Jeszcze raz wielkie dzięki, Krzysiek, bo dla takich emocji żyjemy, dla takich emocji budujemy właśnie pięściarze i dużo, dużo więcej, żeby nam się przytrafiało takich emocji, bo to jest coś, co żyje w nas. Gdzie jest teraz Krzysiek Głowacki, bo wiem, że byliśmy w szatni u niego, nie czuł się najlepiej, był bardzo zmęczony, co jest rzeczywiście całkowicie zrozumiałe. Jest w fotelu w tej chwili, nie ma się co o niego niepokoić? Tak, przeszedł badania, oczywiście coś tam powiedział, że go w szatni zabolało, więc od razu reakcja taka była, że jak się zabolało, to od razu doktor został zawieziony do szpitala, rutynowe badania, teraz jest w hotelu, niech odpocznie, jutro wracamy do Polski z pasem, to co właśnie marzyliśmy i to co powiedziałem przed chwilą, chcemy więcej. Gość honorowy w Międzyzdrojach. Dokładnie tak, bo jeszcze Wałcz jest niedaleko, więc Krzysiek przyjdzie do Międzyzdroi i będzie kibicował zawodnikom grupy Babylon Promotion. Tomek Babiloński, który ma w tej sobie wszędzie taką energię, że podejrzewam, mógłby wyskoczyć na następne 11 z Marko Hookiem, ale zamiast tego będziemy świętować dzisiaj w Newark, w Prudential Center i w naszym hotelu naprawdę, naprawdę wielkie zwycięstwo. Jeszcze obok się od 25 lat ta walka miała naprawdę taką dramaturgię, jakiej no, nie powstydziłyby się najlepsze hollywoodzkie filmy. Dziękuję wam, dziękuję tobie Tomku i dziękuję oczywiście Krzyśkowi Głowackiemu za to, że mogliśmy takie chwile przeżyć, bo naprawdę dla takich chwil warto być dziennikarzem. Dziękuję jeszcze raz Tomku. Ja dziękuję za wywiad i wszystkiego dobrego, do zobaczenia w Polsce.